Cześć, w kolejnym odcinku. Zaczynamy. Sytuacja zła, żeby nie powiedzieć, że tragiczna. Bo w poprzednim odcinku zakończyliśmy turę i zakończyliśmy odcinek. Nacisnąłem koniec tury. Oczywiście zaatakowali nas. Tak jak mówiłem, doścignęli, przez całą wyspę przeszli. I zaatakowali jednego z naszych. Oczywiście zaatakowali kogo? Naszą główną... naszego dyktatora, tak zwanego na razie. I okazało się, że jak uciekliśmy, to nie uciekliśmy w głąb Rzymu, tylko gdzie? Do Syrakus. Więc cofnąłem grę, kupiłem im wszystkich mercenaries, jacy byli. Nie wiem, myślałem może, że wtedy nie zaatakują. Zaatakowali. Uciekli oczywiście w to samo miejsce. I co? No i będziemy próbowali to jakoś rozegrać. No, mają 3700, mamy 2200. Nie wiem, czy damy radę. Są świeżutkie jednostki. My w sumie też mamy świeżutkie. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno muszę to rozegrać dobrze, żeby to wygrać. Najważniejsze, żeby przeżył generał w sumie. Reszta jest nieważna. Musi przeżyć generał. Mamy te psy. Oni nie mają za dużo jednostek lekkich, ale mają jakieś. Więc na pewno puścimy te psy na te jednostki lekkie. To na pewno. Albo od razu w pierwszy szereg. Wtedy my będziemy mogli tymi velites się z nimi trochę rozprawić. Mamy świeże 3 konnice. Mercenary, więc one też na pewno dadzą radę. Velites muszą pozbyć się tych ciężkich jednostek. Oczywiście jeszcze do tego wszystkiego jest piękna mgła. Tutaj już normalnie znam ten teren na pamięć cały. Czy to są falangi? Tak, no to jakąś tam obronę mamy. Te psy na razie niech sobie tutaj zostaną, bo zobaczymy, co z nimi będziemy robili. Velites są naszą w sumie chyba jedyną nadzieją. Zrobimy to tak. Ok. Wy też musicie tutaj być na później. Co my tu jeszcze mamy? Bagage. W sumie train. I teraz tak, została nam piechota. Tak, sama piechota? Sama piechota. Więc sama piechota niech sobie stanie tutaj. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czekamy na nich. Tutaj ci od razu do nas lecą. Cofnijmy się w takim razie. Mają tutaj lekką konnicę. Dajmy naszą konnicę na skrzydło. Puśćmy te nasze psy od razu na nich w takim razie. Niech atakują tych, co mogą. Tak. Kawaleria niech tutaj daje czadu. Puszczaj ich. Może jakoś ich tutaj ładnie dojedziemy. Damy radę? Nie, to cofać się. A wy? Też nie, cofać się. Nie możecie sobie pozwolić na strzelanie do nich. Więc falanga kończymy. Teraz tak, wy spróbujmy jakoś ich dojechać. Ładnie tu im poszło, może ich zwiążemy walką. Ci wpadli. Wy nie możecie strzelać. Możecie tutaj pomóc jak chcecie. W sumie to wy nie. Zostańcie. Tutaj sytuacja.
dziwnie. Spróbujmy ich rozwalić. Nie, 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 wracacie, 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 wracacie. W sumie możecie jeszcze tu dać czadu. Wy tu. Wy tu. Teraz tak, wy pozywajcie się do przodu. Teraz trzeba szybko znaleźć te dwie jednostki, które, czy trzy, mnie najbardziej interesują. Okej. Okay. Lecimy tu. To jest rozwalone. Wy jedźcie za nimi. W sumie za tymi. Tutaj też się udało, więc wy lecicie dalej. Wy lecicie tu. Wy w tych. Tych, a my rozwalimy ich głównego, jeżeli się uda. My się cofać. Psy, cofać, cofać się, panowie, cofamy się, cofamy. Cofamy się. Panów zapraszam tutaj, panów zapraszam tutaj. Panów, cofać się. Cofać się. Też. Tu. Dobra, idzie z generał. Tu. Czy możemy do niego strzelać? Nie. Czy możemy do tego strzelać? Mam nadzieję. Dobra, popisać się tutaj. Proszę się popisać. Wy wjeżdżacie w tych. Wy wjeżdżacie w tych. A wy zaraz coś jeszcze wymyślimy. Co z wami? Spróbować. Gdzie są psy? Wracają, dobra. Także wy wjeżdżacie tu. Wy wjeżdżacie tu. Wy wjeżdżacie tu. A wy wjeżdżacie tu. I wy znowu lecicie tu. Psy, nie wiem, zobaczymy, co psy. Wy jedziecie tutaj. Na razie, jeżeli nic nie macie do roboty, to nic nie róbcie. Jedźcie tutaj, wy cofajcie się. Tu dosyć nieźle wam poszło, bo widzę, że już oni się wycofują. Cofać się. Wy jedźcie w tych, dopóki możecie. Jak jest z psami? Psy biegną. Ci wjechali. Teraz wjeżdżajcie, panowie, w tych. Dlaczego wy nie staniecie tak? Okej, wszyscy tutaj uciekają. Tak, broken, broken. A walcie w tych. Czy wy możecie się przenieść? O cholery jasnej. Wracać. Generał niech da tutaj jakieś swoje dodatki. A gdzie jest konica? Konica wpieprzać się. Jeszcze jedna zdrowa. Czy psy ich gryzą? Bardzo fajnie. Dobra, wy ich gońcie. Taki będzie wasz już końcowy zamiar. Cofać się. Walić tych, wy też. Wjeżdżać, cofać się, panowie się cofać, cofać się, cofać się, cofać się. Tych trzeba rozwalić, to na pewno. Tych, gdzie jest jeszcze heavy? Ci, dobra. Waszym zadaniem jest rozwalenie tych. Teraz wy wjeżdżacie w tych. Okej. Okay. Walić tych, nie stać, ja pierniczę. Rozwalić tych, rozwalić tych. Cofać się. Jest ok. Czy wy już zużyliście wszystko? Nie. Którzy mają więcej? Strzelać do tych, ci się odwracać. Wywalcie w tych. Ci wracają niedobrze. W takim razie wylećcie sobie tam. Polecić.
tych i się cofnijcie. Tu była jeszcze jakaś, jeszcze teraz też się cofnijcie. Walić w tych. Kawaleria w tych. Okej. Chłopaki, wylećcie w tych. Wylećcie w tych. Czy to są te? Jest ok, ale jeszcze został generał. Piernicze. Wjeżdżać. Wjeżdżać, ja pierniczę. Velites, jesteście normalnie nieustraszeni. Wjechać w nich. Co tu się dzieje? Rozwalić ich. Dobra, jak tu sytuacja wygląda? Wbijać! Kurde. No, chłopaki. Dawajcie. Wbili się. A jak się wbili, to już po nich. Mamy to. To tylko nam zostało gonienie. Gonienie towarzystwa nam zostało. Chyba przeżył nasz. Tak, mam nadzieję, że tak. Dobra. Jak z psami? Proszę bardzo, jakie liczby ładne. Velites też. Velites normalnie, jak zwykle. Bezprecedensowo najlepiej. Dobra. Podziękujemy. Daliśmy radę. W sumie wygraliśmy tylko i wyłącznie dzięki tym mercenaries, ale i tak psy zabiły najwięcej. Dzięki temu, że tak wszystko... W ogóle rozwaliły tą jedną jednostkę. Tych włóczników, którzy tak latali. Później ich zaczęły gryźć od tyłu. No, to właśnie są psy. Dają zawsze radę. Zawsze. Okej. Okay. Dobra, ich chyba trochę uciekło jednak, więc pewnie... pewnie będą musieli gdzieś się rozpiechrznąć.
Mam nadzieję, że tutaj nikt nas nie zje teraz. Ten sobie odzyska armię. I jego też powinniśmy rozwalić. Znowu weźmy sobie. Okej, dobra. Koniec ich tury? Koniec, dobrze. Boże, przeżył. Primus Inter Pares przeżył. Nie wiem, jak my to zrobiliśmy. Ledwo. Nie powinno to tak się potoczyć. Ale daliśmy radę. Nie, dziękujemy na razie, z wami nie chcemy. Dobra, okej. Aż z tego wszystkiego nie zauważyłem, co zrobiła druga ta flota Kartaginy. Chyba na pewno poszła bliżej w naszą stronę, ale nie do końca zauważyłem co. Muszę zaraz zobaczyć, bo już nie wiem. Z tego wszystkiego już nie wiem nawet, co oni zrobili dalej. I gdzie są. Znowu mucha tutaj nam lata, albo pływa w sumie. Beznadziejne to jest akurat. Nie wiem, jakoś wcześniej nie miałem z tym problemu. Chyba wydaje mi się, że dlatego, bo cały czas żyły jeszcze tutaj jakieś państwa, które miały na tyle dużą armię i nic nie robili, że po prostu w nich wjeżdżały. Dobra, co my tu mamy? House fire burns a few buildings to the ground. It does not spread. The police are worried about the future fires and soon through. The others on the forum. Demanding action. Dobra, i co możemy tutaj zrobić? Nie, od razu zrobimy coś. Okej, gdzie? Tutaj. Okej. To w takim razie Velites. Velites do obrony. Tutaj 15, znowu 15, więc my znowu musimy sobie tutaj wyprodukować więcej. I tak będziemy cały czas się bawić. Dobra. Teraz tak, tutaj ta 20 pełna. Czy my możemy jeszcze jakiś... Możemy dwóch. I tych dwóch sobie weźmy. Czy on będzie uciekał, jak my go zaatakujemy? Dajmy sobie mu tutaj jakieś dodatki. Amunicję, to na pewno. Czy coś jeszcze ciekawego możemy tutaj? To dla armii przeciwnika minus. Czy on tutaj może jeszcze? Może. Cieszy mnie to. I zobaczmy. Dobra. Rozwalmy go, czemu by nie. Zobaczmy, czy to będzie straszna kicha. 75% naszych przeżyje i znowu zniszczymy. Znowu dwie armie idą do piachu. Okej. Okay. Bardzo przyjemna sytuacja. Ten nawet uciekł. Bardzo fajnie. Zapraszam panów. Dziękujemy. I ty, Legio 5, pójdziesz zaraz walczyć z Syrakuzami, w Syrakuzach. A wy, chłopaki, to tak. Mercenaries, podziękujemy. A ty... Na razie zostań tutaj. Mercenaries. Podziękujemy. Ale byliście bardzo przydatni. Rotary zgrupować. Psy zgrupować. Jednym podziękować. Rotary jednym podziękować. Tutaj chłopaków zgrupować. Jednym podziękować. Wyprodukować sobie... Nie możemy dwóch, trudno. Psy dwa. Velites jest sporo. Rotary jednych. I jeszcze jakieś jednostki walczące.
ten sposób. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Czy to jest generał? Mhm. Czyli on sobie stąd wyszedł. Czyli jak tutaj pan będzie miał fula, to sobie tam wejdzie i pograbi w następnej turze. Dobra, ty od razu tak, amunicja. Co my ci możemy tutaj zaproponować? Kawalerii. A dajmy mu kawalerię. Zróbmy to. Dobra, ty musisz, tu będziesz atakującym. W pełni. Range for... O kurde. Dobrze. Okej, okay, dobra. Jak to wygląda? Ci sobie tutaj są, bo są. Okej, okay, czy my możemy mu coś zrobić? Nie, nic nie możemy mu zrobić. 72%. Okej, okay, a tutaj? No tutaj jak nic, będzie rebelia. Trudno, na razie nic z tym nie zrobimy. Dobrze. Czy my usuwamy te jednostki? Czy to potrwa x czasu, zanim one się ogarną? Ja pierniczę, tutaj też nie jest najlepiej. Dobra. Taki stans. Nie wiem, wy to normalnie idziecie chyba do Romy. To jakieś lepsze jednostki, bo... Szkoda patrzeć na to wszystko. Dobra, czy my z kimś jeszcze mamy coś do ogarnięcia? Nie. Mam nadzieję, że za tą kasę to wy sobie radzicie lepiej. Mam nadzieję. A jak sytuacja z chłopakami? Jak sytuacja w Macedonii w ogóle? Tych to już od dawna nie widziałem. A jak tutaj? Ci znowu są tutaj. A, oni są tu. Okej. Dobra. A nasz tutaj pan? Panie. Jedź tutaj. Ciekawy jestem, co ty tam nam odkryjesz. Bardzo jestem ciekawy. Czy jeszcze kogoś? Nie. Dobra. Koniec tury. Przychód ósemka w zimę. Nieźle. Ciekawe, czy... A, to będzie lepiej. Kolejne. Duże. Ja pierniczę, duże. No, mam nadzieję, że Velites sobie z nimi poradzą. Mam taką nadzieję. Basalia? Nic się nie stało. Chyba. Zapleczę się. Bo będziemy inwestować w nich. Jak będziemy mieli tak około 30 tysięcy, to będziemy im dawali... Jak będziemy mieli powyżej 30 tysięcy, to będziemy im dawali jakąś część kasy. Mhm. Bo oni będą naszą zasłoną na pewno. Przed przeciwnikami z tamtej strony. Czyli przed Hiszpanią, przed północną... przed północną częścią tam terenów Francji dzisiejszej. A, dobra, this man has been elected questor. Dobrze, Apollonia Slave Revolt. Side, to nas nie interesuje. Dobrze, Slave Revolt, pokażcie mi to. Okej. Okay. Dobra, Hoplite. Dobrze, to sobie jeszcze zróbcie jednostki, bo w takim razie mam nadzieję, że oni nic tutaj nie poradzą sobie. Czy jeszcze dwie możemy? Jedną. No i dobra, zróbmy jedną. Co to jest w ogóle? Macedonian from the treats while harassing the enemy with the chapels. Ci są nam niepotrzebni.
Dobrze. 15, więc my tutaj sobie zróbmy kolejne. Kogo by tutaj teraz zrobić? Zróbmy sobie dwóch tych. Okej. A czemu... Bo tutaj dwie. Znowu będzie głód. Ja pierniczę. Jakbyśmy ich wrócili? Jest okej. Dobra, to na razie ich tutaj zostawmy. Jak sytuacja tu się nam prezentuje? Tutaj jest jakaś marna jednostka. Czy tutaj... Kurczę, ja cię kręcę. Jak on jest sobie w stanie na to pozwolić? Co oni tam mają? Jestem bardzo ciekaw, naprawdę. Jestem bardzo ciekaw, co oni tam jeszcze mają dalej. Czy możemy na razie to przerwać? Mam nadzieję, że możemy. Okej. Dobra, teraz tak. Wy macie 19. Idźcie sobie od razu tam. W kolejnej turze będziecie dawali czadu. Albo nawet już w tej. Wy tutaj... Wy tutaj ogarniajcie jednostki. Jakąś konnicę. I Velites. I jeszcze jednych Velites. Czy jeszcze jednych możecie? Nie. Okej. Wy za to, moi drodzy. Pójdziecie do Rzymu. Budujecie sobie lepsze jednostki. Bo to już normalnie nie mogę na to patrzeć. O, gubernator zaawansował. Dobrze. I co on tutaj może nam zaproponować? Może nam zaproponować na pewno grow. Może nam zaproponować taxes, które nie wiem dlaczego nie działa. Maintenance i tyle na razie. Dobrze, czy oni są poaktywowani? Są. Co dalej? Dalej to tyle na razie. Wydaje mi się, że tutaj nikogo nie ma. Ich flota jest jedna tam, druga tutaj. Dobrze, czy jeszcze kogoś mamy do ogarnięcia? Tak, jeszcze mamy jedną osobę. Dobra. To tak, tutaj ogarniaj większą exp dla generała. Ogarniaj też to i to. Dobra, zobaczmy co będzie dalej. Co zrobi Kartagina? Dobra, nic strasznego na razie. Czyżby skończyły im się środki w ludziach? Jeszcze mi się nie skończyły, bo gdyby im się skończyły, to by chcieli już z nami jakiś pokój. A na razie jeszcze go nie chcą, więc jeszcze im się nie skończyły środki. Teraz kolejne pytanie. Co zrobią piraci? Zobaczymy, co zrobią. No, gdzie są ci piraci? Jeszcze dalej. Ja ci kręcę. Dobra. Aha, piraci się nie
piraci już byli, tak? Czyli oni nic nie cofnęli, się nikt nie zrobili. Okej. Apps subscribe the meaning sound of the apps. Okej, czyli tak. Patrycjusze nas lubią, plebs nas nie lubi. No trudno. Lepszy zły plebs niż rewolta. No, przeżyjemy to jakoś na razie. Kurczę, przez to, że my nie widzimy. A czy ci idą tutaj? Czyli tam nic nie zostaje? To my z wielką chęcią. A zobaczymy. Co będzie się działo dalej? Zróbmy sobie jeszcze jedną konicę. Przydadzą się rotari. I co jeszcze się przyda? Jeszcze jedne psy? Jeszcze jedne psy. I może sobie jeszcze pozwolimy na jakiś... Nie, na jednych. Dobra. Weźmy sobie mercenariat, żeby oni nie mogli. A pan niech leci do Rzymu po jednostki. Sytuacja jest taka, że moglibyśmy już spróbować z nimi walczyć. Aha, a jak wygląda serwacja? Co ci tutaj robią? Oho, tu była jakaś niezła walka w takim razie. Nie. Tu się trochę działo. A niech dalej się dzieje. Jestem za. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś szóstki? Piątki? Szóstki. Siódemka. Siódemka, szóstka, siódemka. Szóstka. Proszę bardzo. Loyalty to jeszcze nie. Against action, tax rate, medicus. Na razie zrobimy sobie filozofów. Z tymi będziemy musieli jeszcze poczekać na jakieś akcje. Ci się cały czas zmniejszają, więc też jest to dla nas na plus. Zróbmy sobie kolejnych tych, tych i tych. Jeszcze może jednych. Nie, no na razie nie. Dobra. No i co? No i zakończmy sobie turę z przytupem. Najedźmy sobie na tych. I spróbujmy wygrać, ale... Ja pierniczę. Ale to w następnej turze. I w następnej, w sumie nie turze, tylko w następnym filmie. Czy damy radę?